Zapraszamy pana profesora Marka Korbasa z Instytutu Ochrony Roślin. Profesor przedstawi nam sytuację na plantacjach rzepaku, jakiej możemy się spodziewać wiosną po wznowieniu wegetacji. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwu w ramach Akademii Rzepaku, wprawdzie zdalnie, ale przedstawić sytuacje, jakie możemy napotkać, czy jakie możemy się spodziewać na plantacjach po okresie zimowym. Czyli krótko mówiąc, sytuacja na plantacjach po zimie. Jak wyglądał stan plantacji? No, trzeba tutaj zachować pewną chronologię. Tutaj widzicie Państwo sytuację jesienną. Rzepak w okresie jesiennym dobrze się rozwijał, nie było żadnych przeszkód. Chociaż na liściach można było zauważyć różne zjawiska. Było to żółknięcie liści, było to charakterystyczne bordowe zabarwienie blaszek liściowych. Pojawiały się także plamy na liściach i niewielkie zmiany na szyjkach korzeniowych. Tutaj Państwo widzicie liście z okresu jesiennego z różnymi objawami, które powoduje sprawca suchej zgrizny kapustnych na liściach i na szyjce korzeniowej. Tak to wyglądało w okresie jesieni. Oprócz suchej zgnilizny także widzieliśmy na blaszkach liściowych czarne plamy, właściwie takie bardzo brunatno-brązowe. Te plamy miały takie halo żółte, chlorotyczne wokół siebie. Była to czerń krzyżowych, która już w okresie jesiennym zaczyna się rozwijać. Oprócz tych plam, wprawdzie na niewielkiej ilości roślin i nie na wszystkich odmianach, zauważyliśmy plamy, które bardzo przypominały nam plamy wywołane przez sprawców suchej zgnizny kapustnych. Były to plamy takiej choroby już może mniej znanej, wprawdzie ja już o niej mówiłem, jaką jest biała plamistość liści roślin kapustnych, powodowana przez grzyb Pseudocercosporella capsellae. Jest to jakby takie nowe zjawisko, chociaż choroba w uprawach roślin kapustnych nie jest całkowicie nowa. Na terenach i w rejonach, w których tradycyjnie występuje kiła kapusty, niestety sprawca kiła kapusty, Plasmodiflora brassicae, miał doskonałe warunki do swojego rozwoju i rośliny, które nie wykazywały się odpornością czy zwiększoną tolerancją na porażenie przez sprawcę kiły kapusty, no niestety miały zniekształcony system korzeniowy, dlatego że patogen bardzo silnie się rozwijał i powodował silne deformacje korzeni, które tutaj Państwo możecie zauważyć na tych dwóch przeźroczach. Jest to bardzo ważne, proszę Państwa, dlatego że no niestety kiła kapusty występuje dość powszechnie. I tutaj Państwo macie mapę aktualną i zaznaczone tereny, rejony uprawy, gdzie znaczenie kiły kapusty jest pokazane. Jeżeli to jest ciemny kolor, to znaczy, że to zagrożenie ciemnobrązowe, to znaczy, że zagrożenie jest tam duże. Jeżeli jest jaśniejszy, to zagrożenie jest mniejsze. Zauważcie Państwo, że duże zagrożenie to jest Polska Północna, czyli województwo zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i województwa południowo-zachodnie, dolnośląskie i opolskie. W pozostałych oczywiście sytuacja wygląda różnie. Może mało prawdziwa tutaj jest Małopolska. Dlaczego? Jeżeli chodzi o rzepak, to oczywiście zagrożenie w tym województwie nie jest zbyt duże, natomiast tam uprawia się dość dużo warzyw kapustowatych, kapusta, kalafior i inne warzywa kapustowate i tam to porażenie na tych warzywach jest znaczące, czyli tam jest też potrzebna uprawa warzyw odpornych
i tolerancyjnych na kiłę kapusty. Stan plantacji zimą. No to jest taki obrazek, który dzisiaj Państwo możecie na polach polskich zauważyć. Oczywiście tego śniegu jest jeszcze więcej, w zależności od rejonu Polski. No widać, że po prostu jest w mojej opinii sytuacja bardzo prawidłowa, bo wtedy, kiedy były dość silne mrozy, szczególnie w województwach północno-wschodnich, właśnie część warmińsko-mazurskiego, białostockie, te województwa, proszę Państwa, mrozy tam dochodziły nawet do 20, a nawet wiem, że do 30 stopni poniżej zera. W innych rejonach to było od kilkunastu do kilku stopni poniżej zera, ale dzięki temu, że była okrywa śnieżna, rośliny prawdopodobnie będą w stanie przetrwać ten ciężki zimowy okres. Czego będziemy się spodziewać na wiosnę? Bo to jest właśnie pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. I tu Państwo widzicie, co się wydarzy z tymi liśćmi, które były porażone przez sprawcę suchej zgnizny kapustnych. One zaczną zamierać. Są tam wytworzone owocniki sprawcy choroby, które no niestety będą ciągle groźne, szczególnie wtedy, kiedy będą opady deszczu, bo każda kropla, która spadnie na taką plamę, będzie dalej rozprzestrzeniać patogena, który powoduje suchą zgniznę kapustnych. Szyjka korzeniowa, która w okresie jesiennym miała tylko taką nieznaczną, niepozorną nekrozę, w okresie wiosennym, jeżeli nie będziemy temu przeciwdziałać, będzie gniła i tu Państwo widzicie właśnie początek suchej zgnilizny w okresie wiosennym. Ta nazwa może mylić, bo początkowo ta sucha zgnilizna zaczyna się od gnicia łodygi, czyli można powiedzieć, że to jest mokra zgnilizna, ale w efekcie końcowym plama ta ulega odwodnieniu, tkanki są zmurszałe, no i rośliny po prostu mają charakterystyczną suchą zgniliznę, która osłabia łodygę, która może w okresie letnim doprowadzać do wyłamywania się łodyg. Niekiedy następuje to wyłamywanie wcześniej. Wspomniałem o tej kile. Na wiosnę, proszę Państwa, trzeba bardzo pilnie monitorować wystąpienie tej choroby w rejonach, w których kiła jest, ponieważ możemy stać się ofiarami tej kiły w przypadku uprawy odmian wrażliwych na polach, na których ilość zarodników jest na tyle duża, że następuje epidemiczny rozwój choroby. I tu Państwo widzicie takie dwa slajdy. Po lewej stronie, na dole, widzimy łodygę z korzeniami, które w zasadzie no, trudno nazwać korzeniami, ale jest charakterystyczna taka brązowa narość gnijąca. I takie rośliny na wiosnę będą zamierać. Początek zamierania to jest właśnie fioletowienie liści, utrata turgoru. No i potem oczywiście taka roślina w okresie wiosennym zanika i jej nie ma. Natomiast drugi wariant plantacji to jest taki, że odmiana została słabiej porażona przez sprawcę kiłę kapusty i roślina jest w stanie zregenerować system korzeniowy. I wtedy takie rośliny mają szansę na dalszy rozwój, jeżeli im się pomoże. Ta pomoc oczywiście może być wielostronna. To może być zastosowanie tiofanatu metylu, ale przy silnym porażeniu to niestety jest niewystarczające. Trzeba roślinie pomagać w ten sposób, że dolistnie żywimy tą roślinę, dodając między innymi fosfor i jest to makroelement, który powoduje jakby mobilizację systemu korzeniowego do wzrostu i w ten sposób wiele plantacji udało się właśnie uratować, podając dolistnie fosfor w okresie, kiedy rusza wegetacja. Oczywiście muszą tutaj być sprzyjające warunki w postaci uwilgotnienia gleby przez cały czas. Będzie dalej się rozwijać na wiosnę, proszę Państwa, biała plamistość liści i czerń krzyżowych. Szczególnie to będzie nasilenie widoczne w czasie intensywnego wzrostu
pędu. Dotyczy to białej plamistości. Natomiast w przypadku czerni krzyżowych ona będzie wędrować nieco wyżej z liści na łodygę, a w późniejszym okresie oczywiście także na łuszczyny. Wiemy, że okres zimowy, wczesnowiosenny, to jest okres, kiedy rośliny mogą być uszkadzane przez różne czynniki. To są oczywiście czynniki biotyczne, czyli związane z patogenami, ale mogą być to czynniki inne, na przykład uszkodzenie przez szkodniki, mogą to być uszkodzenia przez maszyny, które pracują i pielęgnują nam rośliny. Jeżeli rośliny są skaleczone w jakikolwiek sposób, mogą to być też gradobicia, uderzenia ziaren piasku, jeżeli jest sucha wiosna, wtedy pojawia nam się masowo szara pleśń. Ona może być mniej szkodliwa, jeżeli tylko zaatakuje liście, bo wtedy następuje po prostu rozwój grzyba na liściu i zawieranie tego porażonego liścia. Natomiast większe szkody powoduje wtedy, kiedy uszkodzi nam łodygę, bo wtedy może dochodzić do całkowitego zamierania łodygi i taka roślina po prostu jest w dużej części albo całkowicie wyłączona z tworzenia plonu. Jeszcze inne zjawisko, proszę Państwa, o którym tutaj warto wspomnieć. Choroba mniej znana, ale w tym sezonie właśnie w okresie jesiennym i wiosennym panowały korzystne warunki do rozwoju takiej choroby, jakim jest cylindrosporioza. Tutaj Państwo możecie zauważyć jej objawy na liściu. Objawy takie początkowe to jest, wyglądają tak, jakby kropla mleka upadła na jakąś powierzchnię, na przykład na powierzchnię ciemnego blatu stołu. To jest to zdjęcie po lewej stronie. No i po prawej stronie już jest zdjęcie, kiedy grzyb się rozwija, kiedy już powoduje pękanie blaszek liściowych i deformację tych blaszek liściowych. Początkowo oczywiście na wiosnę te plamy są na liściach, a w późniejszym okresie porażają łodygę, rozgałęzienia, kwiaty, a także łuszczyny. Widzieliście Państwo okrywę śnieżną. Ten śnieżny puch może powodować, że pojawi się nam choroba, która związana jest właśnie z tą okrywą śnieżną. Chorobą tą nazywamy, jest pałecznica rzepaku. Niekiedy nazywają ją pleśnią rzepaku. Jak ona wygląda? Bardzo przypomina po prostu rośliny porażone, przypominają, jakby były one wymarznięte, jakby przestały żyć. Dlatego jest tutaj bardzo ważne, żeby umieć zidentyfikować rośliny opanowane przez sprawcę pałecznicy rzepaku. Tam jest kilka grzybów rodzaju tyfula. Jak one wyglądają? Jaka jest różnica między rośliną porażoną przez sprawcę pałecznicy a wymarznięciem? Jeżeli roślina jest wymarznięta i wyjmiemy tą roślinę z gleby, system korzeniowy jest wiotki, śliski, gnije, zarówno podziemna, jak i nadziemna część wykazuje to, że tkanki są martwe. W przypadku pałecznicy traw pozostaje nam wierzchołek wzrostu lub śpiące oczka na łodydze tuż przy ziemi, a system korzeniowy nie jest wiotki, tylko widać, że jest żywy. Jeżeli chcemy się upewnić, czy na pewno jest to pałecznica, to w tym lewym narożniku widzimy łodygę z takim czarnym przetrwalnikiem. On jest niekiedy brązowy, bursztynowy, niekiedy jasnobrązowy, niekiedy ciemnobrązowy, brunatny. I ten przetrwalnik właśnie ewidentnie nam mówi, bo jest to oznaka etiologiczna pałecznicy, która jest powodowana przez grzyby tyfula. I proszę Państwa, w takich sytuacjach, niekiedy wydawałoby się beznadziejnych, gdy wiemy, że jest to pałecznica, możemy pobudzić do wzrostu te rośliny, między innymi poprzez racjonalne odżywianie roślin, czyli tutaj dawanie zarówno dawek azotu, jak i innych makroskładników i mikroskładników, i roślina potrafi się zregenerować w takim stopniu, że jest w stanie wydać nawet znaczący plon. Ważne jest, żeby nie zaorać przeszcześnie tej plantacji,
uznając ją za wymarzniętą. Ochrona rzepaku przed chorobami, proszę Państwa, to jest przede wszystkim postawienie diagnozy. Diagnoza tutaj jest bardzo ważna. No, tą diagnozę możemy wykonać wtedy, kiedy wykonujemy często lustrację pól, niekiedy nazywamy tą lustrację monitoringiem. No i tam określamy przede wszystkim występowanie, jakie patogeny występują, czy są to grzyby, czy to są bakterie, czy to są objawy obecności wirusów. Określamy fazę rozwojową rośliny, czy to jest już początek intensywnego wzrostu, czy może jeszcze koniec fazy rozety. Określamy choroby, które powodują występujące grzyby czy inne patogeny atakujące rośliny. No i oczywiście określamy też miejsce obecności tych zmian chorobowych. Czy to jest liść, czy to jest łodyga, czy to jest łuszczyna, czy może korzeń. Bardzo ważne tutaj jest, proszę Państwa, przede wszystkim do rozwoju chorób warunki meteorologiczne. Ja tego wątku tutaj nie będę rozwijał. Widzicie tutaj Państwo ten slajd, gdzie widać, że jest istotne, czy są opady, czy jest mgła, czy świeci słońce, jaka jest temperatura, jaka jest zawartość substancji organicznej i jaki jest odczyn gleby. Te czynniki będą wpływać na to, czy choroba będzie się rozwijać szybko i czy będzie się rozwijać wolno, lub czy będzie hamowanie rozwoju patogena, czyli że to zagrożenie będzie wtedy nieduże. Jak chodzić po polu, tutaj Państwa nie muszę uczyć, ale tutaj widać przykładowo, że jak jest duża plantacja, to nie pobieramy tylko i nie obserwujemy tylko roślin od drogi, po brzegach pola, ale trzeba wejść nieco głębiej. W okresie wczesno-wiosennym jest to możliwe, żeby taką lustrację wykonać według tego schematu, który tutaj Państwo widzicie. Dlaczego to występowanie chorób ma znaczenie? Dlaczego o nich mówimy? Dlatego, proszę Państwa, że przeciętne straty spowodowane występowaniem chorób to są, proszę Państwa, straty wynoszące rzędu od 15 do 50%. W pewnych przypadkach, może nawet skrajnych, dochodzić do konieczności zaorania plantacji i po prostu w to miejsce wysiewa się inną roślinę. I tutaj macie przykładowe maksymalne straty i minimalne w przypadku obecności suchej zgnilizny. Te straty w skrajnych przypadkach mogą dochodzić epifitozy nawet do 60%. Najczęściej, tak jak mówiłem, to jest 15-20%. Kiła kapusty niestety, jeżeli uprawiamy odmiany wrażliwe, jeżeli takie warunki będą korzystne, jak były w tym roku, a na wiosnę będą warunki niekorzystne do rozwoju po prostu roślin, bo gleba będzie sucha i system korzeniowy nie będzie mógł się odrodzić, to może dojść rzeczywiście do 100% likwidacji plantacji. Najczęściej to jest do kilkudziesięciu procent po prostu powoduje kiła straty. Trzeń krzyżowych jest niebezpieczna na początku, dlatego że zabiera powierzchnię asymilacyjną liści, ale szczególnie w późniejszym okresie, kiedy atakuje łuszczyny, które wiadomo produkują nasiona. I na skutek obecności tej czerni straty związane z usypywaniem się nasion z łuszczyn mogą sięgać nawet 30%. No i szara pleśń, w zależności od intensywności wystąpienia, też może powodować straty sięgające kilkunastu procent. I zostaje nam zgnilizna twardzikowa, wprawdzie to jest nieco późniejszy okres niż ten okres, o którym mówimy, ale trzeba o tym mówić, bo ta choroba rozwija się przez cały czas, ona zmienia trochę biologię. Straty spowodowane przez zgnilizę twardzikową mogą osiągać nawet do 60% potencjalnego plonu. Jest tutaj też bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o podejście do ograniczania chorób. I to jest niezależne, czy to jest w okresie jesiennym, czy w okresie wczesno-wiosennym, o którym tutaj właśnie mówimy, czy potem w okresie późniejszym, kiedy wykonujemy tak zwane zabiegi na płatek. Proszę Państwa, dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że istotny jest tutaj fundament kompleksowości. Tym fundamentem kompleksowości jest szeroko rozumiana agrotechnika.
przygotowanie stanowiska, o czym będę potem mówił, hodowla, czyli znajomość odmian, które powinny być odporne na porażanie przez tych głównych sprawców. Powinny wykazywać odporność i dużą tolerancję na kiłę kapusty. Powinny wykazywać odporność na porażanie przez sprawców suchej z gnizdy kapustnej. Powinna wykazywać odporność na porażenie przez wirusy, także przez szkodniki. A na końcu tej piramidy, jak Państwo widzicie, jest ewentualna ingerencja człowieka w postaci chemicznego ograniczania, zwalczania chorób. Ona często jest koniecznością, dlatego że te metody tutaj, które jakby stanowią ten fundament, nie zawsze są wystarczające i żeby uzyskać plon na poziomie ekonomicznie opłacalnym, no to zastosowanie środków chemicznych jest konieczne. Ta cała ochrona zaczyna się już przed siewem, czyli tutaj mówimy o materiale siewnym. Jest to tutaj bardzo istotne, bo to jest początek tego fundamentu, żeby wybrać odpowiedni materiał siewny. No i oczywiście cała otoczka związana z integrowaną ochroną roślin i wykorzystywaniem tutaj właśnie różnych metod i sposobów. Przede wszystkim, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, ten fundament tworzy metoda agrotechniczna, odmiany odporne, czyli hodowla. Jeżeli jest to możliwe, zwalczanie biologiczne, a w rzepaku jest to możliwe. No i na końcu dopiero jest to zwalczanie chemiczne. Płodozmian, o którym wspomniałem, jest tutaj bardzo ważny. Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim, proszę Państwa, na to, że choroby płodozmianowe to przede wszystkim kiła kapusty, to zgnilizna twardzikowa, to wercycylioza, na którą jeszcze do tej pory nie mamy żadnego środka chemicznego ani odmiany odpornej, to sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna rzepaku i szara pleśń. Dlaczego wymieniłem te choroby w pierwszej kolejności? Dlatego, proszę Państwa, że jeżeli kiła kapusty wystąpi na polu, to zarodniki tej kiły są groźne jeszcze na tym samym polu od 9 do kilkunastu, nawet więcej lat, stwierdzono, że nawet do 20 kilku lat. One ciągle zachowują swoją zdolność do porażenia. Zgnilizna twardzikowa, proszę Państwa, pozostawia nam dużo przetrwalników, które będą groźne też co najmniej przez 7-9 lat. Wercycylioza z kolei ma mikrosklerocja, które są niewidoczne, niezauważalne dla rolnika, które przez kilkanaście lat mogą utrzymywać patogena w glebie, który ma potem zdolność do porażania. Podobnie, proszę Państwa, szara pleśń. To są wszystko grzyby i choroby, dzięki którym w przetrwalnikach, w glebie patogen może przetrwać. Jeżeli nie przetrwa w przetrwalnikach, to na reszkach pożliwnych. Jeżeli jest zbyt krótki okres przerwy, to często właśnie na reszkach pożliwnych jest w stanie przeżyć grzyb i atakować na jesieni, a potem w okresie wiosennym. Uprawa jest tutaj bardzo ważna. Generalnie jesteśmy zwolennikami, aby w miarę możliwości system orkowy stosować, gdy się uprawia rzepak, ale wiemy, że jest to droga technologia, dlatego oczywiście dozwolone są wszelakiego rodzaju uproszczenia uprawowe, bo tutaj ekonomika to narzuca, które chociaż w części są w stanie przykryć resztki pożliwne po rzepaku, a także następuje przykrycie właśnie tych przetrwalników, o których wspomniałem. Poza tym no, uprawa pozwala na szybsze niszczenie chwastów, które często są tak zwanym zielonym pomostem dla wielu grzybów chorobotwórczych. Siew nie będę tutaj mówił, najlepiej, żeby były to nasiona, które pochodzą z firm, które zaprawiają nasiona rzepaku w systemie ESTA, ale wiadomo, że te nasiona muszą być przede wszystkim zdrowe i najlepiej, żeby ten materiał był kwalifikowany. O nawożeniu nie będę tutaj dużo mówił, bo mówił o tym profesor Szczepaniak, ale wiadomo, że nawożenie, czyli żywienie roślin tutaj jest bardzo ważne i ona powinno być przede wszystkim oparte na wykorzystaniu zarówno makro, jak i makroskładników. Jest tutaj istotna zasobność gleby,
potrzeby rośliny, dobrze kiedy się zna. I zarówno nadmiar, jak i niedobór składników niestety może powodować predyspozycję do porażenia przez grzyby chorobotwórcze czy przez inne patogeny, o czym należy tutaj zawsze pamiętać. No i tutaj jest odpowiedni odczyn, szczególnie dotyczy to gleby, szczególnie to dotyczy kiły kapusty, która lepiej się rozwija właśnie, kiedy gleba jest kwaśna, czyli kiedy to pH jest niższe, kiedy pH podnosimy, to zarodniki, sprawcy kiły stają się nieaktywne, natomiast no, trudno jest je po prostu całkowicie zabić. Dodatkowe czynności, które tutaj się wiążą z zagrożeniem przez choroby, szczególnie przez kiły, ale nie tylko, to jest właśnie dbałość o higienę sprzętu. Tam, gdzie są pola z zarodnikami kiły, to przenoszą właśnie zwierzęta, przenoszą ciągniki, przenoszą agregaty, cząstki gleby na pola, które nie były zakażone i tam mamy nowe źródło choroby. Bardzo istotny jest właśnie ten wybór odmian odpornych lub tolerancyjnych. No i ona musi być determinowana przez geny, bo wtedy wiemy na pewno, że te geny oddziaływują. Często podaje się, że dana odmiana jest odporna bardziej lub mniej, natomiast no, nie zawsze wskazuje się to genetyczne podstawy tej odporności. No i odporność trzeba wiedzieć, że nie jest cechą trwałą, ona przemija, w związku z tym trzeba zawsze śledzić, czy dana uprawiana odmiana tą odporność zachowuje. Tutaj Państwo macie przykład, proszę Państwa, odmian rzepaku z deklarowanymi odpornościami na patogena. No jak widać, proszę Państwa, liczba odmian o deklarowanej odporności na patogena bez przerwy rośnie. Natomiast no, jest jeszcze dużo odmian zgłoszonych do Krajowego Rejestru Odmian, które nie mają tej deklaracji. I ta deklarowana odporność jest przede wszystkim dedykowana sprawcy kiły kapusty, sprawcy suchej zgnilizny kapustnych i wirusowi żółtaczki rzepy. Jest to tutaj to bardzo istotne, żeby w swojej uprawie mieć takie odmiany. Przede wszystkim apeluję tu do Państwa, którzy uprawiają rzepak w rejonach tam, gdzie kiła występuje, żeby zwrócić uwagę właśnie na te odmiany kiłoodporne czy kiłotolerancyjne, a w innych rejonach, żeby zwracać uwagę po prostu na to, żeby wśród odmian uprawianych znalazły się odmiany, które mają zadeklarowaną odporność właśnie na pozostałe wymienione tutaj choroby. Zwiększa się liczba odmian odpornych. Aktualnie w Krajowym Rejestrze znajduje się generalnie bardzo dużo odmian, bo jest to 160 odmian rzepaku ozimego i w tym, proszę Państwa, 9 odmian posiada geny odporności lub tolerancji na kiłę kapusty. Czyli tu ten wybór nie jest duży, ale jest to 9 odmian dosyć popularnych i znanych. 20 odmian, proszę Państwa, ma geny odporności na suchą zgniliznę kapusty, na sprawcę tutaj, który powoduje patogen Leptosferia maculans i to są geny, które determinują właśnie odporność na porażanie przez tego patogena. I aż 30 odmian, proszę Państwa, mamy, które wykazują tolerancję na porażenie czy na obecność wirusa żółtaczki rzepy. Czyli widać, że ten wybór tutaj jest, gdy dodamy te odmiany, to mamy 59 odmian. No, wydaje mi się, że przy pewnym niewielkim wysiłku można znaleźć odmianę do swojego gospodarstwa, która ma te cechy właśnie determinowane przez geny. Na jesieni wykonujemy zabieg T1, ale to się wszystko odbyło, proszę Państwa. Myślimy teraz o zabiegu T2, czyli zabiegu, kiedy ruszy wegetacja, bo oczywiście trzeba zwalczać tutaj te wymienione choroby. I tutaj Państwo widzicie, że ten zabieg T2 następuje wtedy, kiedy rzepak intensywnie zaczyna rosnąć. Jest to tutaj bardzo ważne i on jest dedykowany przede wszystkim do zwalczania sprawców chorób takich jak w pierwszej kolejności sucha zgnilizna kapustnych,
Następnie, proszę Państwa, czyn krzyżowych i szarapleśni. To są główni, że tak, główne jednostki chorobowe. No i potem te trzy, ale to będzie troszeczkę później, więc nie będę tutaj omawiał. Tam jeszcze dochodzi gnizda twardzikowa. No i ruszenie wegetacji w te dwa. Już takie pewne podsumowanie. Te główne jednostki chorobowe, które wymieniłem, tutaj Państwo macie pokazane. Ja już nie będę ze względu na brak czasu ich czytał. Obieg, jak to wygląda, rozwój choroby. Właśnie najbardziej groźne pojawiają się te objawy w okresie wiosennym. Następnie choroby inne, które są poruszone wegetacji, to jest przede wszystkim kiła, o której mówiłem. Może pojawić się mączek rzekomy, mączek prawdziwy, cyndosporioza ujawni swoje oblicze w postaci tych plam, które pokazywałem. No i oczywiście zgnilizna rzepaku. Przystępując do zwalczania, musimy pamiętać, że te główne choroby, o których mówiłem, czyli sucha zgnilizna, czyn krzyżowych, szara pleśń, one mają wyznaczone progi szkodliwości i właśnie dzięki monitoringowi stwierdzamy, czy występują te objawy w takim nasileniu, jak to jest podane. Jeżeli sucha zgnilizna występuje w ilości 10-15% badanych są objawy porażenia, to wtedy wykonujemy zabieg. W przypadku czerni jest to 10-20% roślin, a w przypadku szarej pleśni także 10-20%. Rolnikom w tym okresie oczywiście pomaga system SPEC, który ułatwia podjęcie decyzji i mówi, że trzeba wykonać zabieg. Jak tutaj Państwo widzicie na tej mapce, no większość rejonów, gdzie się uprawia rzepak, tam gdzie są czerwone miejsca, jest takie wskazanie. Podsumowując, najważniejsze założenia właśnie walki z chorobami, to przede wszystkim, proszę Państwa, wykorzystujcie dostępne metody i techniki ograniczenia liczebności agrofagów. Pierwszeństwo mają tutaj metody niechemiczne. Tak jak wspomniałem, czyli agrotechnika, metoda biologiczna, metoda hodowlana. I ograniczenie liczebności agrofagów poniżej progu ekonomicznej szkodliwości jest konieczne, ale nie musi to być totalne ich wyniszczenie. No i oczywiście ochrona prowadzona zgodnie z wymogami ekonomicznymi, ekologicznymi i toksykologicznymi. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panie Profesorze za bardzo interesujący wykład. Mam dla Pana Profesora jeszcze jedno pytanie. Panie Profesorze, jak będzie wyglądała ochrona rzepaku ozimego przed agrofagami w dobie zmian klimatycznych i w sytuacji, gdy liczba środków spadnie o 50%? Jakie jest Pana zdanie, jak to będzie wyglądało? Znaczy, oczywiście rolnicy będą mieli pewne utrudnienia. W najbliższym czasie ja bym się za bardzo jeszcze nie martwił tym problemem, chociaż sami Państwo wiecie, jak stosujecie środki ochrony roślin, jak rolnicy stosują środki ochrony roślin, że bardzo dużo opartych jest na triazolach, szczególnie na typu konazolu. No niestety ta substancja czynna gdzieś tam, jeszcze nie ostatecznie, ale podawana, że w przyszłości ją stracimy, i wtedy rzeczywiście no, straci się bardzo dużo środków ochrony roślin. Tym niemniej rolnicy nie będą pozbawieni możliwości dobrej ochrony rzepaku. Całe szczęście, że rzepak akurat jest takim gatunkiem, gdzie tych środków rzeczywiście jest zarejestrowanych bardzo wiele. Myślę, że tutaj to miejsce zastąpią między innymi produkty, fungicydy, które będą zawierać karboksyamidy. One są też przydatne jako grupa, jako substancja czynna, są przydatne z tej grupy do zwalczania rzepaku, chorób występujących w rzepaku, co jest tutaj bardzo ważne i istotne. Pozostaną także niektóre triazole, prawdopodobnie dość długo się utrzyma protiokonazol, myślę, że metkonazol także. W związku z czym nie obawiałbym się, że będzie duża jakaś dziura, tym niemniej rolnicy będą musieli bardziej racjonalnie podejść do zwalczania, bo wiemy, że dobre zwalczanie patogenów rzepaku to nie jest jednokrotne zwalczanie, tylko trzeba wykonać je od dwóch do trzech zabiegów wykonać. Myślę, że będą to w przyszłości może tylko dwa zabiegi, czyli okres jesienny, dobre zwalczanie w okresie jesiennym i potem okres, kiedy będziemy zwalczać patogeny
kiedy będzie żółty pąk, czy będą, kiedy rzepak będzie kwitł. Dlaczego takie moje myślenie? Dlatego, że liczę na większą ilość odmian, która będzie, odporność będzie determinowała genami i wtedy w jakiś sposób porażenie będzie można ograniczać. Oczywiście jest to takie moje marzenie, które mam nadzieję, że się spełni dla dobra rolników. Natomiast na dzień dzisiejszy zabezpieczenie obecności środków ochrony roślin jest na tyle dobre, że nie powinno być żadnych komplikacji ze zwalczaniem patogenów. Wydaje mi się, że powinny pojawić się nowe fungicydy, które będą obejmować szersze spektrum zwalczanych patogenów. Mam tutaj na myśli wertycylioza, która no niestety coraz częściej się pojawia, bo no uprawa rzepaku rzeczywiście jest pokaźna. Nie wiem, słyszałem, że nawet ponad 1 000 000 hektarów w tym sezonie osiągnęła powierzchnia uprawy. Już się zbliżamy do pewnych takich naprawdę wysokich powierzchni, a powszechność uprawy będzie powodować, że no częściej będziemy wchodzić na to samo stanowisko, czyli ta przerwa w płodozmianie, kiedy uprawiamy rzepak, będzie krótka i wtedy wertycylioza właśnie się pojawia i byłby potrzebny i przydatny właśnie środek, który będzie także tą chorobę zwalczał. Wiem, że hodowcy pracują nad odmiany odpornymi i już dość daleko są zaawansowane prace, jeżeli chodzi o porażanie rzepaku przez sprawcę Verticillium longispora, czy Verticillium dalie, który powoduje właśnie wertycyliozę rzepaku. Na razie się nie martwmy. Mamy czym zwalczać i to tylko zależy od Państwa, żebyście Państwo stosowali środki. Oczywiście przemiennie, bo jeszcze taka możliwość istnieje. Dziękuję Panie Profesorze. Myślę, że to jest dobra wiadomość, że jeszcze mamy czym zwalczać te szkodniki i choroby. Myślę, że pytań byłoby jeszcze wiele. No, czas mamy ograniczony, ale Panie Profesorze, mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli spotkać się na polach i wtedy tych pytań, myślę, będzie ze strony naszych odbiorców, rolników zdecydowanie więcej. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo. Też liczę na to, że z Państwem będę się spotykał, bo nie ma to jak spotkać się na polu i na żywo pokazać to, co tam się znajduje. Oczywiście chciałbym pokazać pola zdrowe, bez chorób, piękne plantacje, dobrze ochronione. Dziękuję bardzo. Myślę, że tego możemy sobie życzyć. Także dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję.